Widać, że ciężko pracował w Stanach Zjednoczonych, zapewne będzie chciał potwierdzić tutaj swoją formę. Zobaczmy za chwileczkę, rozpoczął. Ładny lewy prosty. Powinien dystans, zdecydowanie lepsze warunki fizyczne Mariusza Wacha. Powinien trzymać na dystans Kevina McBride'a, nie popuszczać go do siebie. A więc tutaj trudno mówić o szybkości Kevina McBride'a, biorąc pod uwagę jego wagę. To jest jednak pięściarz, który potrafi silnie trafić, no ale przecież zdecydowanie nokautujący cios ma także Mariusz Wach. Mariusz powinien ustawić troszkę więcej spokoju, nie dać się wprowadzić w ten styl walki McBride'a, taki chaotyczny, bo widać, że on się w tym dobrze czuje. Natomiast jeżeli Mariusz narzuci swój styl walki, powinien go spokojnie wypunktować. Już od początku widać, że przewaga szybkości będzie po stronie Mariusza. Co do tego, to nie ma wątpliwości. Spokojnie rozpoczął Mariusz, skoncentrowany, głównie skupiony na obronie, żeby nie dać się właśnie zaskoczyć jakimś takim przypadkowym ciosem, chociażby takim krótkim. Ale to był cios sygnalizowany tak naprawdę z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Naprawdę wolno, zdecydowanie łatwy do uniknięcia przez Mariusza. Teraz chowa się za podwójną gardę, no wyprzedza, jest szybszy, zdecydowanie szybszy Mariusz Wach, ale spokojnie, ładnie obchodzi swojego rywala, próbuje z prawej, próbuje z lewej strony i ten lewy prosty, no i trzyma dystans, jest wyższy, ma dłuższy zasięg ramion. Mariusz Wach. Myślę, że jak Mariusz się rozluźni, to nabierze takiego luzu, tak jak teraz. Trafi mocnym prawym, teraz poprawił lewy, prawy na dół, kolejny prawy na dół. I odczuł to wyraźnie Kevin McBride, zeszła mu nisko ta lewa ręka. I myślę, no jest to jedna z dróg, którą może podążyć Mariusz Wach, a więc po którymś tam ciosie na korpus natychmiast poprawić prawym sierpem, kiedy zejdzie ta lewa ręka na dół Kevina McBride'a. Wolny, bardzo wolny jest Kevin McBride. Przypomnę, stawką tego pojedynku jest tytuł międzynarodowego mistrza federacji WBC. Wyżej, wyżej, prawa ręka Mariusz. Tam przedostały się podwójny lewy McBride'a. Ale widać wszystkie sygnalizowane ciosy w wykonaniu McBride'a, robi grymas na twarzy, dopiero wtedy próbuje doskoczyć z takim ciosem. Mariusz powinien jeszcze więcej luzu złapać, właśnie taki podwójny lewy i mocny prawy, tak jak teraz. A teraz trafił nad lewą ręką. Zachwiał się Kevin McBride. Bardzo nie powinien po swoich akcjach, swoje akcje odskoczyć, przepuścić ten chaotyczny, wolny atak McBride'a. Jest to bardzo ładnie. Swoje boksuje Mariusz Wach. Nie podnieca się, nie podpala się, nie idzie bezmyślnie do przodu, tylko spokojnie. Jest lewy, widzi lukę, uderza. No i ruszył teraz Kevin McBride. Znany jest z tego, że fauluje, znany jest z tego, że granie czysto McBride. Zresztą podczas walki z Tomkiem Adamkiem teraz uderzył głową Mariusza Wacha. Przyznał się do tego, że planował faulować Tomka. Bardzo dobry.